Dobry wieczór, minęła 19:30, a to oznacza, że czas rozpocząć program Otwarta Antena. Zacznę od cytatu, szanowni państwo. Powinniśmy dążyć do podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego. Tak powiedział szef Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Łukasz Hart w jednej z ostatnich niedawnych rozmów z Rzeczpospolitą. Tymczasem we Francji na łeb, na szyję lecą notowania prezydenta Emmanuela Macrona, który właśnie wiek emerytalny podnosi, a podobną dyskusję przecież no, już dekadę temu mieliśmy w naszym kraju, a to za sprawą Donalda Tuska i koalicji PO-PSL. Więc pytanie, co można zrobić z systemem emerytalnym w naszym kraju i czy przede wszystkim w ogóle można przeprowadzić rzetelną dyskusję, debatę na ten temat. Rzetelna dyskusja i debata na pewno dziś z gośćmi. Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pięknie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznę od pani prezes. Jak pani odebrała te ostatnie wypowiedzi członka, szefa Rady Nadzorczej ZUS-u? To zawoalowane przyznanie się do tego, że rząd w 2012 roku, ówczesny rząd PO-PSL, zrobił dobrze? Czy miał na myśli coś zupełnie innego? Trzeba zacząć od tego, co jest powodem takiej wypowiedzi, bo mamy dzisiaj bardzo duży deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych co jakiś czas takie dane publikuje na swoich stronach. Do takich danych i ja dotarłam. Jest opublikowany raport, który mówi o tym, że już na koniec 2023 roku możemy mieć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nawet sięgający 75 miliardów złotych, a za 5 lat to może być nawet już 143 miliardy. W związku z tym ta wypowiedź jest pod kątem takim stricte finansowym, z punktu widzenia samych finansów, logiczna. Natomiast trzeba spojrzeć na całokształt. Polacy bardzo silnie wypowiedzieli się za tym, że nie chcą podnoszenia wieku emerytalnego. No i być może, że to podnoszenie... Francuzi także, przepraszam. Francuzi także, ale Donald Tusk już w styczniu powiedział, że nie będzie już więcej o tych tematach dyskutował, nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego. To się boi. Nie sądzę, że to jest kwestia obaw. To jest kwestia tego, że musimy dzisiaj podejść troszeczkę inaczej do systemu ubezpieczeniowego. Problemem systemu jest to, że jednocześnie na rynek pracy weszły roczniki z tak zwanego, początki roczników z tak zwanego niżu demograficznego i jednocześnie w tym samym czasie weszły do systemu emerytalnego roczniki z wyżu demograficznego. W związku z tym ten system redystrybucji przestał funkcjonować. I na dziś już wiemy, że dopłacamy mniej więcej 15% do, z budżetu państwa do świadczeń emerytalnych. Te kwoty pewnie będą rosły, ale to oznacza, że w takim układzie musimy bardziej postawić na PKD, jeżeli Polacy nie chcą pracować dłużej, no bo będziemy dopłacać do tego systemu, czy nam się to podoba, czy nie. No i problem też jest jeszcze jeden, bardzo istotny, a mianowicie taki, że my powinniśmy dzisiaj wprowadzić systemowe rozwiązania i wprowadzić jak najwięcej zachęt dla kobiet, żeby rodziły dzieci i żeby wchodziły na rynek pracy im szybciej, tym lepiej po urodzeniu dziecka. Czyli rozumiem, zachęty to tak naprawdę to jedyny pomysł póki co, tak? Bo jednak czy strach, czy nie strach, jak zwał, tak zwał, wygra z debatą o tym i pytanie, kto by ją miał podjąć w tej kampanii, czy może w najbliższych latach, o tym, czy jednak nie trzeba byłoby wydłużać wieku emerytalnego, jak mówi wielu, nie chcę powiedzieć większość ekspertów, bo pan, panie radny, zaraz powie, że przecież na pewno są eksperci, którzy uważają inaczej, no ale zachęty nie działają, co pokazują chociażby najnowsze informacje, które cytował dziennik Gazeta Prawna za Polską Agencją Prasową, czy na odwrót przed 1 marca, czyli datą najwyższej od lat waloryzacji. Wniosek do ZUS o przyznanie tego świadczenia złożyło 87 tysięcy osób. To o 25 tysięcy osób więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Dla mnie dowód, że to, co jest, nie działa, by zachęcać do tego, by ludzie dłużej pracowali. Przede wszystkim tak, z radością, ale też trochę ze zdumieniem słucham koleżanki, bo wreszcie mam wrażenie, że nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego tylko powiedziałam, że pan, Prawa i Sprawiedliwości, pan przewodniczący nie chce podnosić wieku emerytalnego i wypowiedział to w styczniu? Ja bardzo, bardzo się cieszę, bo w gruncie rzeczy w dużej mierze trafiła pani w sedno sprawy. To znaczy sądzę, że kwestia
takiego, a nie innego wieku emerytalnego nie powinna być rozpatrywana w kategoriach, czy to się państwu opłaci, czy nie, rachunku ekonomicznego, zysków i strat, bo jeżeli tak byśmy do tego podeszli... Nie to państwo, tylko tu chodzi o przyszłe pokolenia, czy im to się opłaci, trudne decyzje, które... No, niektórzy uważają, powinny być podjęte dziś albo 10 lat temu. Być może, natomiast ja jestem zwolennikiem spojrzenia na to w ten sposób. Każdy powinien mieć prawo do zdecydowania. Będzie pewien określony wiek emerytalny, który myślę, że jest konsensus przynajmniej co do tego, że jest na dziś pewien wiek emerytalny, który jest dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 lat. I teraz to sami ci obywatele, zarówno Polki, jak i Polacy powinni zdecydować, czy chcą iść na tą emeryturę w wieku tych 60, 65 lat, a w konsekwencji pewnie będą mieli niższe świadczenie niż ci, którzy na tą emeryturę pójdą w trochę dłuższym okresie czasu. Ja mogę podać przykład jeden, bo my też o tym w ogóle nie, jakby już teraz nie pamiętamy. Dla nas to są jakieś czasy nie wiadomo jakie. Moja mama przechodziła na tak zwany okres świadczenia przedemerytalnego, proszę sobie wyobrazić, w wieku 51 lat. Ale dlaczego? Oczywiście wtedy mieliśmy inny system, mianowicie dlatego, że zakłady upadały i te osoby były zmuszane do przechodzenia. One wcale nie były szczęśliwe, bo te świadczenia emerytalne były dramatycznie niskie. Po co to mówię? Mówię po to, że tak jak pani zauważyła, będzie kwestia, na ile państwa będzie stać, żeby mieszkańcy Polacy, Polki i Polacy będą mieli swobodny wybór, czy będą chcieli pracować dłużej, czy też nie. To ja za chwilkę nawiążę do tego, ale zapomniałem o jednej rzeczy. Przypomnieć numer telefonu do studia 61221-2222. Co państwo myślicie o tym, czy powinniśmy jako społeczeństwo, jako Polacy pracować dłużej, czy tyle samo, co teraz? Sondaż Rzeczpospolitej, za chwilkę go zacytuję, ale poruszył pan ważną rzecz. Czy nie będzie tak, że i tak wiek emerytalny, poziom wieku emerytalnego w przyszłości niedalekiej i tak będzie fikcją? A to z prostej przyczyny, że będziemy pracowali dłużej nie dlatego, że chcemy, mamy taką ochotę, tylko nasze świadczenia emerytalne będą po prostu takie niskie. Z jednej strony być może tak i temu będą służyły właśnie te zachęty, ale z drugiej strony też proszę spojrzeć na charakter pracy. No ale zachęty nie służą, ja moment, jednak się ale będę do jedno odnosi. Słowo, na charakter pracy. Teraz coraz częściej Polacy, Polki wykonują trochę jednak inną pracę, mniej bym powiedział fizyczną. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma pracy fizycznej, jest. Jak nas słuchają pielęgniarki, oczywiście, lekarki, to myślę, że łapią się za głowę. Ale oczywiście, że tak. No oczywiście, że nadal są górnicy, hutnicy, pracownicy, którzy oczywiście pracują w trudnych warunkach i to jest zupełnie coś innego. Ale też cała masa pracowników, zwłaszcza z młodego pokolenia w branżach IT, no, które chyba się zgodzimy. Mhm. Oczywiście mają swoje uwarunkowania, ale nie takie jak przysłowiowy górnik na przodku. W związku z tym te elementy będą również ze względów społecznych, pokoleniowych się zmieniały. To będzie naturalny proces w pewnym zakresie. Jakkolwiek się zgadzam z panem radnym co do tego, że Polki, Polacy powinni sami sobie wybierać ten moment przejścia na emeryturę, oczywiście biorąc pod uwagę różnorodność tych wysokości, tych świadczeń emerytalnych, to nie zgodzę się z tym, że zachęty są wystarczające w Polsce. Proszę zobaczyć, co się stało w Czechach. Bo generalnie problem, o którym my mówimy, dotyka wielu gospodarek wysoko rozwiniętych. Ale Czesi sobie z tym poradzili. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wcześnie wdrożyli dyrektywę Work-Life Balance. To jest to, co już w Polsce miało zostać wdrożone w lipcu 2022 roku, a dopiero wchodzi w życie poprzez przepisy kodeksu, nowelizacji kodeksu pracy od 7 kwietnia, czyli za kilka dni dosłownie. I chodzi o to, żeby stworzyć systemowe rozwiązania dla kobiet głównie, bo to jest taka dyrektywa bardzo nazywana też dyrektywą rodzinną, prorodzinną, która ma stworzyć takie rozwiązania, żeby zachęcić kobiety do powrotu na rynek pracy. No i co to są za rozwiązania? Oczywiście rozwiązania systemowe dotyczące opieki dla dziecka do lat 3 i więcej żłobków. Ale nie tylko. To są też to, co proponuje Platforma, zresztą babciowe, które jest też często krytykowane, które
na której jest źródło finansowania, bo przecież matka poseł pracująca... Wróblewski mówi, że już babciowe jest. Nie, to nie jest babciowe. Jeżeli matka wraca na rynek pracy i płaci składki zdrowotne, społeczne, a także zaliczkę na podatek dochodowy, to już pokrywa tą kwotę 1500 zł. W związku z tym to się wszystkim nam opłaci, żeby matka wracała do pracy, żeby dziecko było pod opieką specjalistyczną, żłobka, klubu dziecięcego albo po prostu niani, babci. I co dalej? Trzeba też podnieść, te przepisy od 7 kwietnia podnoszą wysokości zasiłków rodzinnych i macierzyńskich. Ale także, co jest ważne, trzeba przywrócić finansowanie programu in vitro. To wszystko zrobili Czesi. I nagle okazało się, że te wskaźniki zaczęły rosnąć. Ja tylko przypomnę, jakie są wskaźniki demograficzne w Polsce. Za listopad 2022 mieliśmy minus 3,5%, czyli to są tragiczne wskaźniki, które nie notowaliśmy od II wojny światowej, a już za styczeń, można by powiedzieć, mogłoby się poprawić, ależ skąd? Są jeszcze gorsze. Notujemy wskaźniki na poziomie minus 5,4. To są dane GUS-u. Pan Tadeusz na linii, pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę. Ja chciałem takie pytanie zadać temu panu z PiS-u, że on mówi, że ludzie nie pracują ciężko jeszcze teraz. Kobiety czy coś. Pracują nadal i to ciężko w pracy akordowej. On nawet nie ma pojęcia, jak ludzie ciężko pracują fizycznie. Dziękuję. Pan radny jednak mimo wszystko mam wrażenie, że przyznał, że jest dużo zawodów, będę bronił pana, panie radny, oczywiście, takich, że... w których jednak ciężka praca jest. Tak. Nie można oczywiście generalizować. Ja oddam panu głos za sekundkę, ale nie omieszkam zadać jeszcze jednego pytania, bo gdy do pani prezes, gdy do władzy dochodził PiS i obiecał obniżenie wieku emerytalnego, podniesionego wcześniej przez rząd PO-PSL, to Nowoczesna, w której pani wówczas była, wyliczyła, że w ciągu dekady będzie to kosztować ponad 140 miliardów złotych. I co, kosztowało tyle? Powiem szczerze, musiałabym zajrzeć do tych danych, ponieważ nie przypominam sobie, żeby to miało miejsce, ale oczywiście nie, być może tak, że takie mieliśmy obliczenia i nie umiem na to pytanie w tej chwili pytanie, panu odpowiedzieć. Pytanie, czy to, co mówi premier Donald Tusk i to, co powtarzają politycy Platformy Obywatelskiej o... No właśnie już nie o podnoszeniu wieku emerytalnego, a o innych instrumentach, które miałyby zachęcać do pracy. Właśnie, nie że się upieram przy swojej tezie, nie jest jednak dowodem na to, że po prostu jest strach, bo wiemy więcej, czy wy wiecie więcej, wy też w Prawie i Sprawiedliwości, jakie są preferencje Polaków. Sondaż dla Rzeczpospolitej. Ponad 41% uznało ankietowanych, że korzystniejsze jest dla nich zachowanie obecnego wieku emerytalnego, co oznacza wypłatę niższej emerytury. Niespełna 27% jest zdania, że korzystniejsze jest podniesienie wieku emerytalnego, co wiąże się z otrzymaniem wyższej emerytury. 31%, prawie 32% nie ma w tej kwestii zdania. Ważna informacja, myślę, w tym punkcie. Za kilkanaście lat, według wyliczeń, pokoleniu obecnych 40-latków przechodząc na emeryturę otrzyma świadczenie w wysokości 30% ich ostatniej pensji. 40% ponad nie chce dłużej pracować. Z czego to wynika? No, wynika z tego trochę w nawiązaniu do słów widza, który chyba nie do końca usłyszał to, co chciałem powiedzieć. Właśnie to pokolenie, bo ja mówię o tym pokoleniu, powiedzmy moim, czy też osób młodszych, mają inne trochę status życia, trochę inną perspektywę wynikającą z tego, że jednak Polska się rozwija. Wynagrodzenia rosną, możliwości rosną i tak dalej, i tak dalej. I bardzo... braku świadomości jednak, że kiedyś przestaniemy móc pracować albo chcieć pracować i możemy zostać z rynkowym pracownikiem. Ale być może jest też tak, że to pokolenie, o którym mówimy, tych 40-paru latków, to pokolenie zarabia na tyle dobrze, przynajmniej w jakiejś części, że ono będzie w stanie sobie na tą przysłowiową emeryturę również odłożyć. I moim zdaniem to również jest element, który bierzemy pod uwagę. Ja nie bez przyczyny podałem przykład mojej mamy, która przychodziła na to świadczenie przedemerytalne w wieku 51 lat.
Przecież to była kobieta, która była w sile wieku, oczywiście w ciężkich praca w ówczesnym Runoteksie, czyli fabryka wyrobów runowych, ciężka praca, ale kobieta, która była zdolna i chętna do pracy. Dlaczego wtedy? Bo musiała, bo zakłady padały, była taka sytuacja, a nie inna gospodarcza. Dziś mamy trochę inną sytuację gospodarczą i to pokolenie, o którym pan redaktor mówi, czy też ja mówię, też być może ma trochę inną perspektywę, bo widzi, że dziś, na dziś ich trochę więcej stać i być może również jest ta kalkulacja, że będzie ich stać na odłożenie, co oczywiście nie zwalnia państwa od zapewnienia godziwego życia dla tych, którzy tyle dziś nie zarabiają, a mimo wszystko jest jeszcze spora grupa osób i to jest kwestia polityki państwa. I wracamy do punktu wyjścia. Świadczenie emerytalne to nie jest rachunek zysków i strat dla państwa. Tak jak świadczenia inne społeczne, za które państwo powinno czuć się zobowiązane. A pan jest zadowolony, skoro to nie jest rachunek zysków i strat, jest pan zadowolony z działań obecnego rządu właśnie w kwestii naszych przyszłych emerytur? Tak. Szczerze? Tak. Nawet biorąc pod uwagę, zacytuję raz jeszcze, za kilkanaście lat pokolenie obecnych 40-latków przechodząc na emeryturę otrzyma świadczenie w wysokości 30% ich ostatniej pensji. Tak to powinno działać? Panie redaktorze, oczywiście mówimy o pewnym poziomie minimalnym, który powinien zapewnić funkcjonowanie i życie, jeżeli przejdziemy na emeryturę. Osoby, które będą chciały mieć wyższe świadczenie, a jak sam podaje pan ankiety czy badania. Tak. Sami mieszkańcy, sami Polacy, same Polki mówią, że nie, mnie wystarczy pewien oczywiście satysfakcjonujący poziom, ale dla mnie ważniejsze jest pójście na emeryturę. Trudno z tym oczywiście polemizować, chociaż jak widzimy, są kraje, w których tak się dzieje. Przykład Francji, od której wyszedłem. Pani prezes, bardzo proszę. Jasne, natomiast ja cały czas będę powtarzała, że my potrzebujemy więcej rąk do pracy w następnych latach i dlatego zachęcanie kobiet do rodzenia dzieci jest dzisiaj naszym priorytetem. Poza tym jest coś, co pewnie panu radnemu się nie spodoba, ale muszę to powiedzieć. Państwo polskie kosztuje nas, Polaków, za dużo. Jeżeli mamy coraz bardziej system skłonny do tego, że wszystko idzie w kierunku digitalizacji, coraz więcej mamy narzędzi elektronicznych, informatycznych, przepraszam, być może tutaj źle to zdefiniowałam, które mają nas wspomagać w kontaktach z urzędami, to ja się pytam, dlaczego te urzędy kosztują nas coraz więcej. I to nie są kwoty, które są wskaźnikiem inflacji, to są kwoty diametralnie większe, więc powinniśmy się zastanowić, czy tak samo Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinien przejść reformy, która jednak usprawni tą pracę i te pieniądze nie będą w tak dużym procencie przejadane. Powątpiewam, bo to już jest trochę, trochę populizm, bo zawsze jak się nie ma co mówić, no to się mówi, że administracja jest za droga, że ZUS jest za drogi, bo no to są promile w stosunku do tego, co my rzeczywiście potrzebujemy. Zgadzamy się, mam wrażenie, co do jednego. Rolą państwa jest zapewnienie emerytom takiego poziomu, który będzie umożliwiał funkcjonowanie ich życia. To jest rzecz pierwsza. Natomiast rzecz druga jest taka, że oczywiście powinniśmy robić wszystko, żeby w miarę możliwości osoby same z własnej woli chciały pracować dłużej, bo to będzie z korzyścią dla nich, ale również dla państwa i tu się zgadzamy. Ale bo każda ręka do pracy jest po prostu, ręce do pracy są na wagę złota. To o godziwe emerytury za chwilkę jeszcze będę pytać, ale najpierw pan Aleksander, który dodzwonił się do studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aleksander Kielem, mieszkam na Wildzie. Pozdrawiamy. Przeszłem, jak tu pan wspominał, radny, przeszłem na świadczenia przedemerytalne. Dostałem 480 zł. Właśnie. Nie dało się za to żyć. Musiałem pracować dalej. Miałem przez 18 lat swoją firmę, byłem współwłaścicielem na targach. I musiałem dalej pracować. W 2001-2002 roku przeszłem na emeryturę. I dwa lata temu jeszcze miałem 2000. Ja w dobrych czasach do Unii Wielkopolan należałem. Tam miało być w Poznaniu, że wszystkie świadczenia, czynsz, przykładowo prąd, gaz, telewizja czy coś takiego po najniższych cenach, plus jakieś dodatki socjalne, że człowiek mógł przeżyć. Jak dwa lata temu miałem 2000 emerytury i w 2001 roku przeszłem na emeryturę. Obojętnie, gdzie chciałem być zatrudniony, oczywiście mam ubezpieczenie,
na czarno. Pracowałem jeszcze 3 lata temu. Ja w tej chwili mam 75 lat. Jak miałem 15 lat, chodziłem do szkoły zawodowej, to w sumie, gdyby mi wszystko to zaliczyli, to miał 60 lat pracy. Ale nikt mnie nie chciał zatrudnić, ewentualnie na czarno. Ja w tej chwili płacę miesięcznie około 1250 zł tych podstawowych, czynsz, prąd, gaz, telewizja, telefon to jest 100 zł. I dodatkowo, jak mi 9 lat temu zmarła żona, byłem ubezpieczony w PZU, ale żona jak chorowała, nie zapłaciła ostatniej 3-miesięcznej raty. Nie chcieli mi przywrócić z powrotem tych 45 lat płacy w ZUS-ie tych składek. I niestety musiałem wziąć pożyczkę, żeby żonę pochować. I do dzisiaj mam tak, po 9 latach, jak moja żona nie żyje, ja w tej chwili jeszcze rok temu miałem 2000, a łącznie z pożyczką płaciłem 2200 zł. Czyli jest panu trudno, jednym słowem, panie Aleksandrze. Oczywiście pytanie, ile jest takich osób? Pan, panie radny, mówił o tym, że rolą państwa jest zapewnienie godziwych emerytur, ale czy przy obecnym funkcjonowaniu systemu, pani prezes, uważa pani, że jest to możliwe w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat naszych przyszłych emerytur? Czy one będą godziwe? One, jeżeli będą godziwe, no to na pewno będziemy musieli dużo więcej dopłacić z budżetu państwa, dlatego że nie da się funkcjonować w systemie, w którym mamy za mało wpływów w stosunku do wydatków. I już dopłacamy i będziemy dopłacać coraz więcej. W związku z tym powinniśmy na te najbliższe lata jednak nastawić się na wzrost PKB, dlatego że jeżeli będzie rosło nam PKB, to będziemy mieli z czego dopłacać tego systemu ubezpieczeń społecznych. Jeżeli nie, to będzie rzeczywiście problem. Natomiast mówił pan o 30%, że będzie to świadczenie na poziomie 30% samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w przypadku przejścia na emeryturę w wieku tym podstawowym. I system powinien być też tak skonstruowany, że jeżeli osoba przechodząca na emeryturę, bo osiągająca ten wiek emerytalny, nie chce tego zrobić w danym momencie, to pracując dalej, będzie jakby przybywało dużo więcej do tego podstawowego świadczenia emerytalnego. I wtedy to 30% znacznie wzrośnie. Natomiast na pewno nie da się dzisiaj stwierdzić, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych sam w sobie, czy składki, te wpływy ze składek obsłużą świadczenia emerytalne w najbliższych latach. No to pytanie, czy być optymistą w takiej sytuacji, czy nie, panie radny? Oczywiście, że być optymistą z bardzo prostego względu. Państwo się rozwija, mieszkańcy się bogacą i to jest obiektywne. Oczywiście jedni bardziej, drudzy mniej, ale to jest obiektywne. Emerytury i renty rosną, już nie mówiąc o waloryzacji, nie mówiąc o tych wszystkich świadczeniach, które są. I rzeczywiście tu się zgadzamy. Rozwój gospodarczy zapewni to, że będzie stać państwo na te emerytury na tym odpowiednim, godziwym poziomie. Ale nie unikniemy tego, że jeżeli osoby będą chciały żyć na trochę wyższym poziomie, po prostu trochę dłużej będą musiały pracować. Tylko sama prezes Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie chcę powiedzieć, że straszy. No, mówi jak jest, że w przyszłości będzie bardzo trudno. Ma świadomość tego, być może, że przy obecnym kształcie, abstrahując od tych wszystkich czynników, o których państwo wspominacie, że jeśli nie będą podejmowane konkretne kroki, to że może być po prostu problem. Rolą pani prezes jest sygnalizowanie takich rzeczy, które mogą się zdarzyć. Albo mówienie prawdy. Mówienie prawdy, oczywiście, że tak. Natomiast rolą rządu, niezależnie od tego, jakim on będzie, jest wysłuchanie tego i podjęcie odpowiednich działań. Jeżeli rząd stwierdzi i państwo stwierdzi, a tak jest w przypadku rządu premiera Morawieckiego, trochę inaczej niż to było za rządów premiera Tuska. Wówczas uznawano, niech sobie niewidzialna ręka rynku, tak zwana, sobie poradzi. Rząd premiera Morawieckiego mówi nie, niewidzialna ręka rynku okej, ale tam, gdzie trzeba, państwo musi ingerować. I to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć tak, w system emerytalny i rentowy państwo musi wkroczyć i państwo musi zagwarantować pewien odpowiedni dopłacać poziom. Dopłacać coraz więcej, tak więc pytanie, czy ewentualny przyszły rząd, jeśli będzie inny niż Prawa i Sprawiedliwości, będzie miał właśnie tę świadomość, że no, trzeba będzie także i tu dokładać pieniądze i to nie będą małe pieniądze na pewno. Myślę, że tu nie ma nawet takiej kwestii, żeby ktoś miał lub nie miał świadomości. Dzisiaj my wszyscy musimy mieć tą świadomość, bo to wynika po prostu z liczb. Jeżeli przeliczymy ilość... Można podnieść wiek emerytalny.
można podnieść wiek emerytalny, ale tak jak już powiedziałam, premier Donald Tusk zapowiedział w styczniu, że nie będzie tego robił. W związku z tym nie chcę tutaj 10 razy jakby wracać do jego wypowiedzi, ale jeśli to Koalicja Obywatelska będzie tą wiodącą siłą polityczną od jesieni, no to się nie stanie. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że jeżeli mówimy o rozwiązaniach systemowych, to bardzo bym się cieszyła, gdyby obywatelska ustawa, którą złożyliśmy do laski marszałkowskiej o przywróceniu finansowania in vitro z budżetu państwa, jednak została poparta przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to są systemy. Ale to chyba mało prawdopodobne. To jest mało prawdopodobne, ale skoro jest to ustawa obywatelska, to ona i tak przejdzie na kolejne lata, ona nie przedawnia się ten projekt. Nie przedawnia się, ale pytanie, kto będzie rządził. Stawiamy przecinek, bo nie kropkę, pewnie do tematu będziemy wracać. Bo właśnie, pytanie, czy nie będzie coraz gorzej i trudniej. Katarzyna Kierzek-Koperska, to nie była teza. Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska, Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za obecność. Z optymizmem. Tak, dziękuję. Z optymizmem żegnamy. Ja zapraszam na główne wydanie Pulsu Dnia już za chwilę o 20:00. Do zobaczenia.